mówić o wydarzeniach z pozoru bardzo odległych w czasie, rzeczywiście odległych w czasie, ale myślę, że zachowujących bardzo wiele materiału do refleksji nad naszym czasem współczesnym. Dziś, bowiem, właściwie jutro, mija niezwykle okrągła, można powiedzieć, rocznica. Wydarzenia, które jest głównym przedmiotem dzisiejszego spotkania, a mianowicie swoistego epilogu Soborów Konstancji, 9 maja roku 1418, odbyła się w konstancji. Za chwilę wrócę do tego. Przedstawię to jakby chronologicznie drogę dochodzenia do tego wydarzenia. Teraz mówię o samym jakby szczególnie dramatycznym momencie zakończenia soborów Konstancji, na którym wystąpili polscy intelektualiści w obronie polskiego dobrego imienia, ale z czymś więcej także z wizją ułożenia stosunków między suwerennymi narodami, a władzą uniwersalną władzą, która chce no jakby wpływać na inne narody uszczuplając ich suwerenność władzą, papieża i cesarza. To był właśnie ten moment, kiedy zdecydowali się polscy delegaci wystąpić z formalną skargą przeciwko zakonowi Krzyżackiemu o heretyckie oskarżenie polskiego króla i polskiego narodu o bałwochwalstwo i wezwanie do wytępienia polskiego narodu, bo rzeczywiście takie słowa padły, za chwilę o tym szerzej powiem. I wtedy właśnie, kiedy papież Marcin V zdecydował się no jakby nie rozstrzygnąć tego zagadnienia na Soborze, tylko odłożyć je na później. Obecni w czasie tego spotkania polscy świetcy delegaci Zawisza Czarnej, Janusz Stuliszkowa, schwycili za głównie mieczy w obecności papieża i powiedzieli, że ręką i gębą bronić dobrego imienia Polski są gotowi. Czyli chwytając za, za miecz, ale przede wszystkim gębą, czyli słowem, czyli argumentem racjonalnym, upominać się o prawo swojego narodu do dobrego imienia. To było równo 600 lat temu. Jest to powód, by się zastanowić nad tym, jak bronić dobrego imienia Polski. Jaką lekcję możemy wyciągnąć z tamtych starań sprzed sześciu wieków, bo problem, jak widać, nie narodził się w czasach, które opisuje tak znakomicie pani doktor Kurek ani tym bardziej dopiero w ostatnich kilku latach, ale ten problem ma wielowiekową tradycję traktowania Polski i całego obszaru, z którym Polska jest związana Europy Środkowo-Wschodniej jako gorszej Europy, jako tego obszaru, który można. Określać jako półbarbarzyński, bałwochwalczy, bałwochwalczy z dzisiejszej perspektywy, bo odrzucający tego w cudzysłowie Boga, którego stawia się jako obiekt kultu, obiekt czci we współczesnej Europie. I tu pozwolę sobie przypomnieć inną rocznicę, bliższą, świeższą, ale pokazującą ten stan napięcia, który wraca dziś także między Pewnym obrazem wiary w cudzysłowie, już tylko, ale wiary obowiązującej, narzucanej z zachodu, tej gorszej, czyli naszej Europie, i oporu przeciwko tej wierze. Tą dzisiejszą wiarą jest marksizm. Ciągle ten sam stary, a nawet powiedziałbym odmładzany, gorszy, coraz bardziej gorszy, coraz bardziej agresywny w swoich skutkach. Nie w metodach, nie w narzędziach, ale coraz bardziej agresywny w swoich skutkach. I ambicjach marksizm. Przypomnę, 5 maja w bazylice Konstantyna Wielkiego, założonej rzeczywiście w czasach tego cesarza rzymskiego, który zaakceptował chrześcijaństwo w cesarstwie rzymskim na początku IV wieku po Chrystusie, na granicach imperium rzymskiego powstała bazylika za czasów jego panowania w Trewirze. W Niemczech I tam 5 maja roku 1800, 2018 odsłonięty został dar Komunistycznej Partii Chin dla Unii Europejskiej. Pięciometrowy pomnik Karola Marksa. Odsłaniał ten pomnik przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker który wywodzi się z partii chrześcijańsko-demokratycznej, nie wywodzi się z formacji socjaldemokracji. I mówił o ogromnych, nieprzemijających zasługach Karola Marksa i o tym, żeby nie zapominać o tym, iż nie wolno obciążać go żadnymi złymi skojarzeniami czy skutkami jego myśli wyłożonych na papierze, a potem przekutych w czyn przez kolejnych, że tak powiem, poszukiwaczy raju na ziemi. To jest fakt, to się stało 2-3 dni temu w Niemczech Zachodnich w kościele, czynnym kościele, bo Bazylika Konstantyna jest czynnym kościołem, ewangelickim, ale czynnym, tam odbywają się nabożeństwa chrześcijańskie i tam właśnie odprawiono no można powiedzieć niemal satanistyczne nabożeństwo, bo przypomnę, że Karol Marx w młodości był satanistą praktykującym, we wczesnej młodości, potem go to nie interesowało, ale no wiadomo, pozostał przy formule tłumaczącej całe zło religii jej, jej społecznymi skutkami. Religia jako opium dla ludu, to jest, pamiętajmy, formuła Marksa. Otóż ku czci tego człowieka odprawiono coś w rodzaju świeckiego nabożeństwa w katedrze, znaczy w kościele, w kościele czynnym, nie desakralizowanym w Niemczech. To, to dowodzi no, jakby stanu Cywilizacji europejskiej obecnej i natężenia politycznej poprawności, która dzisiaj jest swego rodzaju wiarą, którą próbuje się narzucać, upowszechniać, traktować jako obowiązującą dla krajów gorszych, takich jak Polska, jak Węgry, jak Europa Środkowo-Wschodnia, jak te kraje, które protestują przeciwko kultowi Marksa. Przypomnę, że zresztą przeciwko ustawieniu pomnika, który jest, podkreślam, darem komunistycznej partii Chin formalnie Chińskiej Republiki Ludowej, dla Unii Europejskiej, protestowały nawet organizacje nie mające nic wspólnego no, z chrześcijaństwem, ale po prostu traktujące jako hańbę dla Europy fakt, że przyjmuje ten dar z rąk reżimu, który ma po łokcie te ręce uwalane we krwi, dzisiaj przelewanej, nie przed wiekami tylko, ani nawet przed dziesięcioleciami, ale pamiętajmy, Chiny są krajem wciąż totalitarnym, w którym wciąż realizuje się niezależnie od reform prowadzonych dwadzieścia kilka czy trzydzieści kilka lat temu, wciąż realizuje się praktyczny marksizm. Mam na myśli protest PEN klubu, który wystąpił właśnie z, no, z sugestią, żądaniem, by nie przyjmować daru z Chin w postaci tego pięciometrowego molocha. Ale został przyjęty i to pokazuje, co jest silniejsze. Marksizm jest silniejszy od resztek przyzwoitości, nawet powiedziałbym, w, w, obronie, w obronie tego, czym mają być wartości, tak zwane wartości europejskie. 600 lat temu oczywiście nie było marksizmu. Była głęboka chrześcijańska wiara, którą przypomnijmy, przyjęliśmy z Zachodu, i za to Zachodowi, Europie. Powinniśmy być zawsze wdzięczni. Tak się złożyło, że w czasie tej tak zwanej majówki, właśnie postanowiłem zobaczyć miejsca, które opisywałem w pierwszym tomie Dziejów Polski. Pojechałem do środkowych Niemiec zwiedzać te historyczne miejsca: Kwedlinburg, Hildesheim, rozmaite miejsca związane ściśle z naszą historią. I rzeczywiście są tam zachowane rozmaite ślady, między innymi taki, taki kamień związany z pielgrzymką rozpoczętą w Magdeburgu od tona trzeciego do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie. Są jeszcze jakby ślady materialne tego, że to przez Niemcy, z Niemiec, niezależnie od udziału Czechów czy mnichów z Italii, przyszło do nas chrześcijaństwo. Tak, powinniśmy to pamiętać i z wdzięcznością ten dar y, wspominać, ale pamiętajmy jednocześnie, że chrześcijaństwo w owym czasie, czyli w średniowieczu, towarzyszyły także struktury władzy i struktury mentalne, jakie odnawiają się, można powiedzieć, po dzień dzisiejszy, struktury mentalne, które znakomicie opisał, bardzo zachęcam Państwa do tej lektury, Teodor Parnicki, W srebrnych orłach, może ktoś z Państwa czytał tę wspaniałą powieść wielkiego polskiego pisarza właśnie z czasów Ottona i Bolesława Chrobrego, gdzie pokazuje to ścieranie się jakby w mentalności mnichów, świeckich dostojników Królestwa Niemieckiego, Roku Tysięcznego, tych dwóch perspektyw, chrześcijańskiej, która nakazuje widzieć w mieszkańcach kraju Bolesława Chrobrego po prostu braci, Braci, którym trzeba służyć chrześcijańską posługą misyjną, i tych, którzy traktują Słowian jako gorszych, jako tych, nad którymi Niemcy zawsze mają prawo panować. Są i tacy Niemcy, i tacy Niemcy. Jest chrześcijaństwo jako najszczytniejsza, najpiękniejsza, można powiedzieć, duchowa wskazówka, jaka się ludzkości przytrafiła. Jest chrześcijaństwo wykorzystywane także w ramach owych struktur mentalnych jako narzędzie podporządkowania. I w tym drugim tylko aspekcie, pozbawione już w związku z chrześcijaństwem, wykorzystanie politycznej poprawności nowej świeckiej religii do podporządkowania tej części Europy, która jest uważana za gorszą. Jest problemem, w świetle którego warto zobaczyć wydarzenia, jakie dziś chciałem Państwu przedstawić: wydarzenia sprzed lat 600. A więc przypomnijmy, Polska toczy walkę z zakonem krzyżackim walkę nie tylko o odzyskanie pomorza, które krzyżacy zagarnęli na mocy oręża, którym wydarli te ziemię, Polakom w roku 1308-9, ale także na mocy wcześniej sfałszowanego, czy w każdym razie wykorzystanego, niezgodnie może z pierwotną intencją, nadania dokonanego przez cesarza Fryderyka II z dynastii Hohenstaufów, który nadał krzyżakom wszystkie te ziemie, które podbiją, prawda? które podporządkują w imię nawracania niewiernych. Na to się Powoływać będą krzyżacy w następnych dziesięcioleciach i stuleciach. Przecież mamy akt legalny nadania najwyższej władzy świeckiej w Europie cesarza. Europa daje nam prawo do panowania nad tymi gorszymi ziemiami, gdzie mieszkają półchrześcijanie ukryci Poganie, czyli Polacy, albo Poganie, tacy jak Litwini, Żmudzini czy Prusowie, których już zdążono wytępić. Otóż właśnie tu pojawia się ten problem sporu prawnego, intelektualnego, czy rzeczywiście chrześcijaństwo, czy religia, czy idea europejska jako pewnej wspólnoty może być wykorzystywana jako narzędzie podważania suwerenności krajów, które w Europie się znajdują, czy poza Europą nawet się znajdują, czy w imię Religii, czy w imię władzy uniwersalnej, cesarza Europy wolno pozbawiać innych własności, wolno pozbawiać innych godności. To jest pytanie, którym trzeba się było zająć nie mniej pilnie niż przygotowaniem oręża strategii walki z Zakonem Krzyżackim w roku 1410, kiedy ta wojna rozgorzała w pełni wojna rozpoczęta kilka miesięcy wcześniej w 1409 roku faktycznie już zdecydowana otóż od początku wojny Polska była do niej przygotowana nie tylko militarnie właśnie ale również intelektualnie i tu jakby ważna dla nas nauka tak trzeba umieć używać argumentów które są czytelne dla Intelektualnego, jeśli można tak powiedzieć, e, języka dialogu. E, nawet nie jestem pewien, nad, nad słowem dialog się zastanawiam. Języka, w którym jesteśmy pouczani. To nie jest forma dialogu, to jest forma nauki. E, nauki takiej szkolnej, prawda? Przychodzi nauczyciel z zachodu i mówi nam, jak mamy myśleć. Powinniśmy umieć odpowiedzieć mu w jego języku. By swoją niezgodę na ustawienie relacji między nami a nim w formie relacji uczeń-nauczyciel wyrazić nie buntem, nie pokazaniem figi tylko, ale językiem intelektualnym, świadczącym, że mamy argument intelektualny przeciwko tej tezie o naszej niższości, o naszej niedorosłości o naszym, można tak powiedzieć, pogaństwie właśnie, pogaństwie w znaczeniu no, pewnej, pewnej właśnie niedojrzałości cywilizacyjnej. Polska dysponowała już narzędziami wtedy, które pozwalały jej takiej odpowiedzi udzielić. Tym narzędziem najważniejszym było powołanie przez Kazimierza Wielkiego, a przede wszystkim odnowienie po krótkiej działalności za Kazimierza Wielkiego odnowienie przez Jadwigę i Jagiełłę Uniwersytetu w Krakowie. Te starania uwieńczone już pierwszą decyzją papieża w 1397 ustanawiającą pełny uniwersytet z wydziałem teologicznym w Krakowie. Już wtedy to było jakby można powiedzieć powodzenie tych zabiegów zagwarantowane. W pełni zostały wcielone w życie w momencie śmierci Jadwigi, kiedy ta swoje klejnoty zdecydowała się zapisać w testamencie właśnie na rozbudowę, na uruchomienie w pełni uniwersytetu. Wartość tych klejnotów przeliczana na ówczesną, można tak powiedzieć, jednostkę wartości, czyli na grzywny odpowiadała 2200 grzywnom srebra, za co można było kupić jeden szyb solny w Wieliczce i zapewnić w ten sposób stały dochód na finansowanie Uniwersytetu. To jest moment, kiedy powstaje Kolegium Majus i Kolegium Juridicum, dwa kolegia w Krakowie do dzisiaj istniejące. Jedno właśnie tam, gdzie Centrum Uniwersytetu, drugie przy ulicy Grodzkiej. A więc od 1400 roku zaczyna działać ten uniwersytet. Uniwersytet, który w ciągu XV wieku przejdzie, ukończy 20 tysięcy absolwentów. Może nie tak dużo, ktoś powie, dzisiaj rocznie na niektórych uniwersytetach studiuje więcej ludzi, ale zwróćmy uwagę: nigdy w swoich dziejach Uniwersytet Jagielloński, w długich dziejach, przekraczających już 600, 50 lat nie wytworzył tak wartościowej i tak oryginalnej doktryny, czy nie dał tak oryginalnego wkładu do myśli ludzkiej jak właśnie wtedy, przepraszam, jak właśnie wtedy, na początku XV wieku, w odpowiedzi na wyzwanie, którym stała się teza o niższości Polaków, o gorszości Polaków i o tym, że Polacy muszą być rządzeni. Mieczem i czciną nauczycieli z zachodu, zakonu krzyżackiego. Ta szkoła, wielka szkoła myśli, która powstanie i tak szybko da tak wspaniałe owoce w Krakowie, nie wzięła się znikąd, nie wyskoczyła jak Atena z głowy Zeusa od razu w pełnej zbroi, ale. Powstać mogła tak szybko, dlatego że przygotowała ją wcześniejsza błyskawiczna ewolucja i dojrzałość starszej od Uniwersytetu Krakowskiego, Szkoły Wyższej w Europie, to znaczy Uniwersytetu w Pradze. Przypomnę, ten powstał w 1348, a Uniwersytet w Krakowie w 1364. Uniwersytet w Pradze był jednym z największych europejskich uniwersytetów pod koniec XIV wieku, a wśród jego studentów nacja polska stanowiła bardzo liczną grupę. Jak oszacował profesor Orzuk, najwybitniejszy znawca historii intelektualnej Polski tego czasu, około tysiąc studentów z Polski przewinęło się przez Uniwersytet Praski do końca XIV wieku. Wśród nich byli pierwsi profesorowie. Pierwsi można powiedzieć, twórcy znaczenia intelektualnego Uniwersytetu Krakowskiego. Oni właśnie zaczęli swoją karierę, pobierali swoje nauki na Uniwersytecie Praskim. To jest ważne. Ważny przyczynek do zrozumienia tego, co dzieje się dalej, bo pamiętajmy, Uniwersytet Praski w końcu XIV wieku jest już, można powiedzieć, terenem bardzo silnego fermentu intelektualno-politycznego, w którym czescy skolarzy profesorowie ścierają się coraz mocniej z niemieckimi. Starcia na tle narodowym, starcia ambicji, starcia, można tak powiedzieć, honoru, bo o to chodziło w dużym stopniu, nie są zjawiskiem XIX czy XX wiecznym. Narody nie powstały dopiero w XX wieku, czy w XIX jak chce część historyków, ale narody, przynajmniej część z nich, między innymi polski, między innymi czeski, węgierski, niemiecki, mają swoją genezę w średniowieczu. I właśnie na uniwersytetach te narodowe emocje ścierały się wokół sporu o to, czy rzeczywiście Niemcy są tutaj jakoś wyżej rozwinięci kulturowo, mają prawo dominować nad Słowianami. Czy z kolei Niemcy reagowali na poczucie przewagi nad nimi, jakie wykazywali Italczycy, czyli Włosi? no Tak jakby rodzi się naturalna tutaj rywalizacja czy, czy spór ambicji. W Czechach ten spór ambicji nałożył się na kwestie polityczno-religijne. To jest moment, w którym łatwo zobrazować jakby całą sytuację przykładem konkretnego egzaminu. W 1397 roku, jeżeli. Dobrze y, pamiętam, w każdym razie w latach 90. XIV wieku egzamin magisterski na Uniwersytecie Praskim zdaje Jan Hus. Jego y, egzaminatorem jest wypromowany nieco wcześniej na, y, y, do tytułu magistra y, Paweł Włodkowic, główny bohater naszego dzisiejszego spotkania obok Stanisława ze Skarbimierza. Tak, to jest właśnie początek husytyzmu. Husytyzmu, który nie był tylko fermentem religijnym, ale był fermentem na tle narodowościowym, czy właśnie kulturowym. Czesi nie chcieli czuć się zdominowani w swoim kraju przez żywioł niemiecki. Wyrósłszy, czy ukształtowawszy swoje myślenie na takim uniwersytecie, w takim czasie, profesorowie, którzy przybywali do Krakowa, no, niewątpliwie coś z tej atmosfery ze sobą przynosili. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje Stanisław ze Skarbimierza. Pierwsze, bo był pierwszym rektorem odnowionego Uniwersytetu Krakowskiego w 1400 roku. Urodził się około roku 1365, zmarł w roku, około roku 1431. I jako kapelan królowej Jadwigi, nadworny kapelan na Wawelu, no odgrywał także bardzo istotną rolę, można powiedzieć, przy samym dworze królewskim. Wprowadzał na uniwersytet tę myśl, którą po raz pierwszy wyraził. Dotarła ona do nas w każdym razie w tej formie w serii kazań mądrościowych. 113 takich kazań dotarło do nas w formie spisanego przekazu. I dzięki temu możemy zapoznać się z pierwszą, można powiedzieć, dojrzałą formułą myśli o prawie narodów. Formułą przedstawioną przez właśnie Stanisława Ze Skarbimierza. Pozwolę sobie Państwu zacytować kilka fragmentów z kazania. Kazania, które Stanisław ze Skarbimierza około 1409 roku wygłosił, sermo de bello justo et injusto, czyli kazanie o wojnie sprawiedliwej i niesprawiedliwej. Ta sama, jakby, tematyka kazania. Wiąże się oczywiście już z dojrzewającym konfliktem z zakonem krzyżackim, który za chwilę rzeczywiście wybuchł, a nawiązuje do tradycji rozważań teologicznych już podejmowanych przez świętego Augustyna, rozbudowanych znacznie przez świętego Tomasza Zakwinu. Niemniej, Stanisław ze skarbimierza wprowadza do nich pewne nowe myśli, i na tym polega oryginalność owej koncepcji polskiej, która wraz z nim, kon, polskiej koncepcji prawa narodów, która wraz z nim się rodzi. Jakie warunki, y, 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 przypomina czy jakby formułuje Stanisław ze Skarbimierza, y, powinna spełnić wojna, by uznać ją za sprawiedliwą? Wojna jest sprawiedliwa, jeżeli prowadzi ją ktoś, kto jest osobą świecką, nieduchowną. Duchownym zakazane jest rozlewać krew ludzką. Po drugie, jeżeli toczy się dla odzyskania własności lub w obronie Ojczyzny. Jeżeli prawowita jest przyczyna, mianowicie że walczy się z konieczności, aby przez walkę odzyskać naruszony pokój albo go osiągnąć. Jeżeli nie toczy się z nienawiści albo z zemsty czy chciwości, ale z umiłowania prawa boskiego, dla miłości, sprawiedliwości i posłuszeństwa. Tu mamy jakby warunki sformułowane nie, wojny sprawiedliwej. Mamy dalej, nie chcę Państwu bardzo szczegółowo streszczać tego kazania. Jest już kilka wydań, mów wybranych o mądrości Stanisława ze Skarbimierza. To piękna proza. One były oczywiście po łacinie oryginalnie napisane i są dostępne w języku oryginału, ale także w tłumaczeniu na polskim pokazują niezwykłą urodę. No, języka retoryki pierwszego rektora uniwersytetu, odnowionego Uniwersytetu Krakowskiego. E, najpiękniej to od razu powiem, ten język brzmi w kazaniach wygłaszanych przez Stanisława Ze Skarbimierza przy umierającej królowej Jadwidze i kazaniu wygłaszanym na pogrzebie królowej Jadwigi z okazji jej śmierci kazaniu wygłaszanym do króla, pociecha. To rzeczywiście piękne, wzruszające rozdziały, można powiedzieć, literatury polskiej choć napisane po łacinie. Wracam teraz do kazania o wojnie sprawiedliwej i niesprawiedliwej. Otóż Stanisław ze Skarbimierza formuje niezwykle ciekawą myśl wyprzedzającą o ponad dwa wieki koncepcję prawa narodów, prawa wojny i pokoju, jaką, jaką przyjmie już w Europie nowożytnej, jaką przyjmie się już w Europie nowożytnej XVII wieku. Cytuję kazanie Stanisława ze Skarbimierza: Wszczynający wojnę niesprawiedliwą nie tylko odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przeciwnikowi przez siebie lub swoich poddanych, lecz także odpowiadać będzie wobec własnych ludzi za szkody wyrządzone przez przeciwnika. Przychodziła mi ta myśl wielokrotnie do głowy właśnie w czasie przepraszam, że wrócę jeszcze do zupełnie prywatnej, Perspektywy, w czasie owej wycieczki po środkowych Niemczech, gdzie prawie każde z tych historycznych miast było zrównane z ziemią przez brytyjskie lub amerykańskie lotnictwo. Dosłownie tak jak Warszawa, albo gorzej. W 90 wszędzie było napisane. Niektóre z tych zabytków średniowiecznych są odbudowywane teraz. Myślę, że warto przypomnieć w takiej sytuacji właśnie tę słuszną. Uwagę o sprawiedliwości i odpowiedzialności, jaką przedstawił Stanisław ze skarbimierza. Wszczynający wojnę niesprawiedliwą, odpowiadać będzie wobec własnych ludzi za szkody wyrządzone przez przeciwnika. Tak. To trzeba przypominać, kiedy czasem wraca w dyskusjach o reparacjach niemieckich właśnie ten wątek przecież Niemcy były zniszczone, Niemcy oddały nam ziemię. Za wszystko zło wyrządzone w czasie II wojny światowej, nawet jeśli nie rękami niemieckimi odpowiadają Niemcy, Rzesza Niemiecka, państwo niemieckie, jako to, które tę wojnę zainicjowało w niesprawiedliwym celu, niewątpliwie. Pisze dalej tak: Kto bowiem daje sposobność powstania szkody, uważany jest za takiego, który szkodę wyrządził. I dlatego Wiele niech obawia się ten, kto walczy bezzasadnie przeciw królestwu czy prowincji. Trzeba bowiem właśnie, aby wszelkie skrzywienie było przywrócone do równości i aby wszelka szkoda niesprawiedliwie wyrządzona była naprawiona. Może warto, żeby w dyskusji o reparacjach niemieckich sięgnąć do myśli Stanisława ze Skarbimierza sprzed ponad sześciu wieków. Teraz Przechodzi Stanisław Ze Skarbimierza w kluczowym momencie swoich rozważań do kwestii wtedy bieżącej i dziś, jakby znów aktualnej. A mianowicie, czy Krzyżacy mają rację, powołując się na prawo do nawracania pogan, by zabierać im, czyli Litwinom, ziemię. Pisze tak. Wojny sprawiedliwe prowadzone są z chęci pokoju, aby źli byli powściągani, a dobrzy wywyższani. A do tego wzywać Pogan nie tylko nie wydaje się żadnym grzechem, ale owszem zasługą. O co chodzi? Chodzi o to, że Krzyżacy oskarżali Polaków w czasie wojny z zakonem, że ci są w sojuszu z Litwinami, którzy albo dopiero co zostali ochrzczeni, a część z nich, jak Żmudzini, jeszcze ochrzczeni nie byli. A więc to usprawiedliwia Stanisław ze Skarbimierza. I pisze dalej, to jest najbardziej kluczowy fragment jego rozważań. Jeżeli poganie są bez sprawiedliwej przyczyny najeżdżani przez chrześcijan, sprawiedliwie przeciw nim wojują w celu odzyskania swych ziem czy ojczyzny. Albowiem ziemia od początku była wspólna, aż praktyka pierwszych przodków doprowadziła do tego, że niektórzy jedno, a inni drugie zawłaszczali dla siebie i nie było to źle, ale dobrze, dlatego że naturalne jest iż zaniedbuje się rzeczy wspólne, a także dlatego, że wspólnota rodzi niezgodę, wspólnota własności w tym sensie. Tu jest jakby pochwała można powiedzieć własności prywatnej, partykularnej, zawsze bardziej szanujemy to co własne. Ale najważniejsze jest to, że nie wolno zabierać sprawiedliwie posiadanej ziemi nawet przez pogan, nawet pod pozorem ich nawracania. Konkluduje zatem swoje rozważania Stanisław ze Skarbimierza. Stąd więc jest widoczne, że państwa i posiadłości oraz władza godziwie, bez grzechu, mogą być przy niewiernych, dlatego że stworzone zostały nie tylko dla wiernych, ale dla każdej rozumnej istoty. Tu jest cytat z Ewangelii Mateuszowej, który czyni, że słońce jego wschodzi na dobrych i na złych. Widoczne jest też ponadto, że nie wolno papieżowi czy wiernym zabierać niewiernym państw czy władzy, ponieważ posiadają ją bez grzechu i prawnie. To było dużo powiedziane przez rektora Uniwersytetu w Krakowie, duchownego, powiedzieć, że papieżowi czegoś nie wolno. Nie wolno sankcjonować zaboru ziem, nawet niewiernych nawet pod hasłami, pod hasłami nawracania na chrześcijaństwo. Te słowa warto przypomnieć nie tylko w kontekście no, dojrzałej już całkowicie formuły prawa narodów, jaką przedstawił młodszy kolega Stanisława ze Skarbimierza, także absolwent uniwersu, Uniwersytetu Praskiego. Paweł, syn Włodka, czyli Włodzimierza, a więc Paweł Włodkowicz z Brudzenia w ziemi Dobrzyńskiej. Ale za chwilę o nim powiem kilka słów i o jego myśli przedstawionej na soborze w Konstancji, ale także dlatego, by uświadomić sobie, jak głęboko, daleko sięgała ta myśl i śmiało sięgała po obronę praw słabszych. Przeciwko tym, którzy uważali, że połączenie siły z ideą wystarczy, by słabych sobie podporządkować. Bowiem do dnia dzisiejszego pokutują takie oto obrazy starcia krzyżaków z Polakami i Litwinami w roku 1410. Które przedstawiają je jako starcie cywilizacji, czyli Krzyżaków, z barbarzyńcami, czyli właśnie Polakami i Litwinami, wschodnimi Europejczykami. I to nie pokutują tylko w jakichś niemieckich wizjach historii, bo tam rzadko dzisiaj to jest politycznie niepoprawne spojrzenie, można powiedzieć, przynajmniej w oficjalnej płaszczyźnie, na pewno słabo obecne, jeśli w ogóle w historiografii niemieckiej dzisiejszej. Ale śmiało sięgają do takiego pełnego pogardy dla polskości, także polskości tamtych czasów, spojrzenia, ci, którzy uważają, że polskość to nienormalność, że polskość to gorszość. Dam jeden przykład. W roku tysiąc, w 2013, przy okazji kolejnej 603 rocznicy Bitwy Grunwaldzkiej, pewien reżyser z teatru w Olsztynie, Wyraził publicznie oburzenie, że czci się u nas jeszcze zwycięstwo, cytuję jego wypowiedź, azjatyckiej dziczy nad cywilizacją zachodnią, dzikich Litwinów, Tatarów i Mazowszan nad kwiatem europejskiego rycerstwa. Zwycięstwo, które tylko oddaliło w czasie europejską modernizację kraju. Koniec cytatu. Ten reżyser nazywa się Janusz Kijowski. To jest no, bliski krewny innego Kijowskiego, to nie ma może istotnego znaczenia, ale ważne jest to, że to reżyser wielu filmów fabularnych, nie tylko reżyser teatru w Olsztynie, jeden z przedstawicieli elity, można powiedzieć, PRL III RP, bo taka jest jakby tutaj no, łącznik jest między tymi dwoma pojęciami. Akurat jeśli idzie o tę elitę, która wywodząc się z PRL stała się, można tak powiedzieć, czy ustawiła się w roli, w roli no i Areopagu, i jednocześnie swoistego muzejonu trzeciej RP. Otóż właśnie musimy, pamiętając o aktualności takiego Problemu, Jaki wiąże się z pogardą dla polskości, pogardą dla dorobku intelektualnego Polaków, przypominać myśl Stanisława ze Skarbimierza czy Pawła Włotkowica, i przypominać ją także w jednym jeszcze aspekcie, do którego sięgnę e, ostatni raz, cytując Stanisława ze Skarbimierza, zanim przejdę do krótkiego omówienia e, koncepcji wystąpień Pawła Włotkowica. Otóż, Innym z kazań mądrościowych Stanisława ze Skarbimierza, do których warto na pewno sięgać, warto oczywiście wszystkie czytać, ale w takim wymiarze polityczno-publicznym kazaniem na pewno zasługującym na uwagę jest kazanie o powinności poszanowania wspólnego dobra. Także około 1410 roku powstałe pod piórem Stanisława ze Skarbimierza. Poświęcone jest ono warunkom, w których Rzeczpospolita może kwitnąć i tym warunkom, kiedy ona upada. Bardzo ważne przesłanie dla nas dzisiaj. Na chwilę, odchodząc tylko od tematu głównego, czyli prawa narodów sformułowanego przez myślicieli polskich sześć wieków temu i obrony polskiego dobrego imienia, przyjrzyjmy się refleksji nad stanem wewnętrznym Rzeczpospolitej, przedstawionej wtedy, 600 lat temu, przez wybitnego. Polskiego profesora, można tak powiedzieć, wtedy byli tacy. Pisze tak Stanisław Ze Skarbimierza: By wzrastała i rozkwitała Rzeczpospolita, księstwo, miasto, królestwo, potrzeba, aby rządy opierały się tam na słusznej ustawie, zachowującej jedną dla wszystkich sprawiedliwość. To właśnie tak martwi przedstawicieli owej elity PRL-3RP. Że ich też ma dotyczyć ta sama sprawiedliwość co przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka. Jak to? Przecież my jesteśmy lepsi, my jesteśmy bogatsi, my jesteśmy ważniejsi, my jesteśmy profesorami, my jesteśmy ministrami, my tworzymy konferencje ambasadorów, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Nas nie obowiązuje to samo prawo co Hołoty, co reszty. Otóż nie ma dobrej Rzeczpospolitej, jeżeli jest osobne prawo dla lepszych i osobne w cudzysłowie oczywiście dla lepszych i osobne dla w cudzysłowie gorszych. Po drugie, rozkwita Rzeczpospolita wtedy, gdy opiera się na zgodzie gwarantującej jedność, na szczerym zaufaniu pozwalającym wspierać się wzajemnie, na bystrej roztropności zbawiennie kierującej zamysłami na uporządkowanym wysiłku, będącym niejako spełnieniem wszystkiego. I e, może, e, może jeszcze krótkie przedstawienie wizji złego prowadzenia Rzeczpospolitej. Jak niechybnym zwiastunem choroby toczącej organizm są stygnące członki, blednąca twarz, siniejący nos, zapadnięte oczy, pierś drgająca w nierównym oddechu, chrypnący głos, kołaczące się serce, tak zwiastunem rozkładu królestwa czy innej społeczności jest stygnięcie uczuć wzajemnych pośród jej członków. Jeżeli się nie lubimy nawzajem, jeżeli polskość jako wspólnota staje się nam obojętna. W tym przypadku, skoro mówimy o polskiej wspólnocie, to znaczy, że rozkład królestwa, wspólnoty rzeczpospolitej jest realną groźbą. Przywłaszczanie sobie powinności jednych przez drugich, rozbicie na wiele odłamów i stronnictw, gdy nie uświadczysz ni prawdy, ni sprawiedliwości, lecz jedynie tyrańskie zapędy władcy, który od rana jada, który zachowuje się jak młokos. Gdy naczelnikami miast i państw są towarzysze złodziei, a sędziami wspólnicy zdrajców. To jest diagnoza. To jest diagnoza nie stanu Rzeczpospolitej z roku 1410, bo tak w Rzeczpospolitej w 1410 roku nie było. To jest diagnoza kryzysu Rzeczpospolitej. Kryzysu, który widzieliśmy i widzimy na własne oczy. Ta głębia refleksji właśnie pozwala nam spojrzeć na takie wypowiedzi, jak przytoczona wypowiedź reżysera Janusza Kijowskiego w 2013 roku, jako na część problemu, problemu, który dotyczy naszej Rzeczpospolitej. Jak możliwe i z kim możliwe jest odbudowanie zgody, zgody, w której zrozumiemy, że Polskość nie może znaczyć nienormalności, jeśli mamy być wspólnotą, ale polskość znaczy wartość, wartość stworzoną przez pokolenia w historii, wartość, która nas także do czegoś wspólnie teraz zobowiązuje, do poszanowania tego dobra, które jest wspólne i które nazywa się Polska. Otóż to dobro Umiejętnie potrafili bronić jeszcze zanim rozpoczął się w 1414 roku sobór w Konstancji, przypomniani niejako przeze mnie w trzecim tomie Dziejów Polski, teraz więc tylko króciutko do tego nawiążę, przedstawiciele prawni Polski i Litwy przed sądem cesarskim, któremu król Władysław Jagiełło z powodów politycznych poddał sprawę sporu z zakonem krzyżackim w 1412-13 roku i wtedy cesarz Zygmunt Luksemburski, zresztą konsekwentny wróg polskości, wydelegował, ale w tym konkretnym momencie no nie mógł pozwolić sobie na ryzyko konfrontacji z Polską, wydelegował sędziego pochodzenia węgierskiego, który okazuje się sprzyjał Polsce, Benedykta Makraja, który miał rozstrzygnąć ten spór polsko-krzyżacki przed Sądem Cesarskim. I wtedy właśnie w imieniu Litwinów, w imieniu księcia Witolda, wystąpił jego notariusz, Mikołaj Cebulka. Przepraszam, część z Państwa pewnie może miała w ręku trzeci tom dziejów Polski, więc przepraszam za powtórzenie, ale przypomnę, bo uważam, że o ile o Stanisławie ze Skarbimierza, czy zwłaszcza o Pawle Włodkowicu przypominają różni wybitni uczeni i wielcy Polacy, o których za chwilę powiem, dnia no niemal dzisiejszego, o tyle o Mikołaju Cebulce nikt nie wspomina. A szkoda, bo okazał się niezwykle bystrym, znakomitym prawnikiem. Powiedziałbym, jeśli prawnicy potrzebują jakiegoś patrona, uczciwi prawnicy, to polecałbym im właśnie Mikołaja Cebulkę za przykład, któremu mogliby ufundować pomnik. Jak dobrze bronić słusznej sprawy. Otóż Mikołaj Cebulka przed Sądem Cesarskim powołał się na następujące dwa szalenie oryginalne argumenty. Pierwsze, kiedy krzyżacy wytoczyli znów swoje argumenty prawne, legalistyczne, dokumenty, mieli zrzeczenie. Witolda, wcześniej przymuszonego szantażem militarnym do rezygnacji ze Żmudzi. Mieli rezygnację Jagiełły także sprzed lat w postaci dokumentu. Jagiełło zrezygnował ze Żmudzi jako książę z wierzchni Litwy, no bo nie miał wyjścia prawda, z mieczem przystawionym do gardła, można by tak to przenośnie powiedzieć. Zgodził się podpisać taki dokument i krzyżacy mieli teraz te dokumenty. No jak to? Mamy zgodę Witolda, mamy zgodę Jagiełły na posiadanie Żmudzi. I wtedy Mikołaj Wiśliczka używa dwóch argumentów. Pierwszy, zaraz, ale przecież Witold ma córkę. Czy ktoś pytał tej córki o zgodę? Jeżeli Witold zgodził się, to uszczuplił prawa swojej córki, która jest też legalną spadkobierczynią jego i ma prawo do tej żmudzi, takie samo jak Witold, kiedy Witold umrze. Córka co prawda już od 21 lat była wtedy wielką księżną moskiewską, no ale była na świecie, miała teoretycznie prawa Spadkowe po swoim ojcu, który synów nie miał. A więc prawo kobiety do dziedziczenia zostaje przeciwstawione argumentom, można powiedzieć, e, krzyżaków. Kobieta ma też prawo do pełnej własności. Jeżeli nikt jej nie zapytał o zdanie w sprawie utraty tej własności, rezygnacji z tej własności, to cała argumentacja prawnicza krzyżaków leży w gruzach. No to był szalenie oryginalny, powiedziałbym, i śmiały pomysł prawniczy. Czy możemy uważać w związku z tym Mikołaja Cebulkę za patrona ruchu sufrażystek? Nie wiem, ale na pewno ten argument zasługuje na uwagę, wysunięty w roku 1413. Drugi argument ma jeszcze większą, jeśli można tak to wartościować, moc, albowiem Mikołaj Cebulka powiedział zaraz, jeżeli Oddaje się żmudź krzyżakom, to czy zapytano o zdanie żmudzinów? I tu przytoczył starą łacińską formułę, która potem wielokrotnie w naszej tradycji prawnej będzie powtarzana. Quot omnes tanget, ab omnibus, aprobavi posset, czy debet. Prawda? Czyli co wszystkich dotyczy. W tym przypadku wszystkich mieszkańców ziemi przez wszystkich powinno być zaaprobowane lub przez ich reprezentację. A Żmudzinów niko zdanie nie pytał, czy chcą być pod panowaniem krzyżackim czy nie. Ponieważ nikt ich nie pytał, to sami dali znać o tym, co myślą, powstając przeciwko krzyżakom, powstając zbrojnie. A więc skoro nie ma zgody Żmudzinów, nie ma zgody ich reprezentacji, to krzyżacy nie mają prawa panować nad Żmudzią. I to jest już ściśle związane z doktryną prawa narodów. Rozwinie ją za chwilę, dosłownie dwa lata później na Soborze w Konstancji Paweł Włodkowic. W jaki sposób ją rozwinie? Proces nie, nie został w pełni, że tak powiem, zakończony. Ten właśnie toczący się przed Soborem w Konstancji Albowiem zaczął się Sobór, czyli najważniejsze zgromadzenie, no można powiedzieć, całej reprezentacji Europy. Zjechało kilkanaście tysięcy osób do małego miasteczka po słowiańsku nazywanego Kostnicą, w tamtych czasach, dzisiaj nazywamy je Konstancją, nad pięknym jeziorem w południowych Niemczech. Sobór, który miał zakończyć schizmę, czyli podział papieństwa na trzech papieży, wtedy urzędujących jednocześnie i który miał jednocześnie no, rozstrzygnąć cały szereg innych spraw ważnych, politycznych, religijnych, dzielących różne narody europejskie i chrześcijaństwo. Na Soborze po raz pierwszy wprowadzono zasadę obradowania w narodach, nacjach, jak nazywano po łacinie, a nie według prowincji kościelnych. Na wcześniejszych Soborach jakby obradowano zgodnie z podziałem na prowincje kościelne. Wymyślono ten podział na nacje, który funkcjonował wcześniej na uniwersytetach i w rozmaitych skupiskach kupców, którzy też dzielili się na nacje, wymyślono dlatego, by nie dać przewagi Włochom, którzy dominowali we władzach rozmaitych prowincji kościelnych i w ten sposób uprzywilejowaliby jednego z trzech konkurujących papieży wtedy, związanego z Włochami. A więc podział na nacje. Polacy występują jako część nacji niemieckiej, bo były najpierw cztery nacje, potem pięć nacji y, takich tytułarnych, czyli tych wielkich nacji, na które podzielona była Europa. Do nacji niemieckiej należeli także Węgrzy, Czesi, Skandynawowie, ale wewnątrzowej nacji niemieckiej także y, no, zgłaszano aspiracje do odrębnych naciones particulares, narodów. Y, Poszczególnych, wśród nich także bardzo głośny był w walce o swoje prawa naród polski. To był zresztą ciekawy moment, bo cesarz, który teoretycznie był władcą całej Europy, został postawiony na soborze w takiej oto sytuacji, że Francuzi, którzy tworzyli osobną nację, powiedzieli mu: Nie, nie możesz przyjść na posiedzenie naszego zespołu, nacji francuskiej, galijskiej, bo ty jesteś Niemcem. Nie wpuścimy cię. Prawda? Więc cesarz jest tylko Niemcem, prawda? Wodzi się z partykularnej nacji. I to, zostało jakby przypomniane, że jednak ten podział na narody, który dopiero oczywiście tworzył się, dojrzewał, ale już był bardzo wyraźny, jest istotnym czynnikiem, którego zlekceważyć w spojrzeniu na Europę, na jej jedność nie można. Otóż w ramach wspólnoty całego Soboru. Zjechało się no, poza delegacjami trzech papieży, poza kilkudziesięcioma kardynałami, arcybiskupami, kilkuset biskupami, opatami. Zjechały się delegacje rozmaitych państw Polski. Delegacja liczyła no, łącznie z ciurami, że tak powiem, i służbą 800 osób. To pokazuje skalę tego zebrania. To było największe zgromadzenie w historii Europy. Przed kongresem wiedeńskim, jak sądzę, przed 1815 roku. Mówię o tym, by uświadomić sobie znaczenie teraz obecności polskiej reprezentacji na tym soborze. Po prostu to była szansa pokazania Polski światu czy Europie. Kilkanaście tysięcy najważniejszych widzów ówczesnej Europy było tam zgromadzonych. Otóż delegację polską prowadził arcybiskup Mikołaj Trąba. Bardzo zasłużony wcześniej podkanclerzy na dworze Jagieły, który wcześniej sam formułował rozmaite listy oskarżeń pod adresem zakonu krzyżackiego i obrony polskiego stanowiska dyplomatycznego. Teraz już jako arcybiskup Gnieźniński niezwykle ważna postać występował na Soborze. Obok niego trzech biskupów i właśnie wśród świeckich rycerzy Zawisza Czarny i Janusz Stuliszkowa wśród profesorów się, znalazło się kilku reprezentantów Uniwersytetu Krakowskiego, w tym ówczesny rektor, wtedy rektorem było się przez rok, rektor Uniwersytetu Krakowskiego Paweł Włodkowic. Wrócę teraz na chwilę do jego króciutkiej biografii. Urodzony w Brudzeniu, na ziemi dobrzyńskiej pierwsze nauki pobierał w kościele i w szkole przy kościele św. Michała w Płocku kontynuował naukę na Uniwersytecie w Pradze, urodzony około 1360, 1370 roku. Tam uzyskał tytuł magistra, tytuł doktora obojga praw, czyli prawa kanonicznego i świeckiego, uzyskał na Uniwersytecie w Padwie. Pod kierunkiem opieką naukową jednego z najwybitniejszych wtedy prawników, i wkrótce kardynała, w bardzo ważnej postaci na soborze w, w Konstancji, Francesco Zabarelli. Wszedł zatem już przed objęciem urzędu rektora na Uniwersytecie Krakowskim w obręb, można powiedzieć, elity intelektualnej Europy. I oto kiedy. Na Soborze w Konstancji ma się rozegrać spór między, między innymi, spór między Krzyżakami a Polakami o to, kto ma rację. Nie w polu, ale w sądzie. Bo w polu wygrali Polacy w bitwie pod Grunwaldem, ale trzeba było wygrać jeszcze w sądzie walkę o opinię. Czy rację mają Krzyżacy, którzy mówią, że pobili ich dzicy barbarzyńcy, kolportowali pogłoski zapisane nawet w kronikach ówczesnych, że pięciomilionowa armia ludożerców ich pokonała, którzy piją ludzką krew. Niektóre kroniki niemieckie tak odnotowały wydarzenia z 1410 roku. A więc czy to ludożercy i bałwochwalcy pokonali rzeczywiście tak, jak to Janusz Kijowski ujął, elitę cywilizacji europejskiej, zakon krzyżacki, czy też Polacy razem z Litwinami bronili słusznej sprawy swojej własności swojej suwerenności przed agresją militarną podejmowaną w imię ideologii doklejonej do chrześcijaństwa wtedy Ten spór postawił na bardzo wysokim poziomie intelektualnym właśnie udział Pawła Włodkowica na trzy jego wystąpienia na soborze chyba najważniejsze było pierwsze pierwsze w którym przedstawił przepraszam pozwolę sobie sięgnąć do jego fragmentu coś w rodzaju traktatu o władzy papieża i cesarza nad niewiernymi mówię coś w rodzaju ponieważ nie jest to oficjalny tytuł tego tekstu oryginalnie był on zatytułowany e, inaczej w spisanej wersji dłuższy wygłoszonej przez Pawła Włodkowica nieco krótszy ale najważniejsze jego fragmenty mają charakter a antyimperialny. Polska od początku, od mistrza Wincentego, zwanego kadłubkiem, nastawiona była krytycznie wobec imperiów uniwersalnych. Krytycznie, bo chciała bronić swojej suwerenności przed imperializmem. Kadłubek pokazywał ten imperializm na przykładach Aleksandra Macedońskiego i Juliusza Cezara. Pokazał ich jako złych, a nie dobrych bohaterów. Nie do podziwiania, tylko do krytykowania za ich imperialną pychę, przed którą Lechia potrafiła się obronić. I teraz do tej samej antyimperialnej retoryki w pewnym sensie nawiązuje Paweł Włodkowic. Pisze tak, warto to myślę przywołać, zapamiętać. Postawić trzeba najpierw pytanie, jaką władzę czy moc ma cesarz nad niewiernymi i ich mieniem, zwłaszcza nad nieuznającymi jego imperium. Dla wyjaśnienia tych zagadnień trzeba wiedzieć, że władza królewska na ziemi powstaje w trojaki sposób. Pierwszym sposobem z woli Boga objawionej ludziom w jakiś sposób, drugim sposobem przez zgodę tych, którzy są zrządzeni zasada cebulki, prawda? Ci, których to dotyczy, muszą się zgodzić na władzę. Trzecim sposobem jest gwałt. Dzisiaj przekładam teraz te trzy warunki Pawła Włodkowica z jego traktatu z 1416 roku. Dzisiaj rzadko mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy jakiś znak Boga, prawda, że ktoś ma nami rządzić. Pozostają zatem te dwa warunki. Albo zgadzamy się na to, że ktoś nami rządzi, czyli. Dokonujemy demokratycznych wyborów. Albo też ktoś narzuca nam swoją władzę gwałtem. Ten gwałt nie musi się wyrażać w czołgach, w pałce. Ten gwałt może się wyrażać w opinii salonu, która ma być obowiązująca, w uznaniu za jedynie słuszne poglądy, które przytoczy portal Politico. To jest dzisiejszy gwałt. Gwałt, na który my nie wyraziliśmy zgody, bo rzadko. Poza grupą masochistów zgadzamy się na gwałt. A więc zwróćmy uwagę, że zostaje tylko ta alternatywa w dzisiejszych czasach: albo zgadzamy się na jakąś władzę, formą tej zgody może być tylko demokratyczny wybór, albo ulegamy gwałtowi, lub buntujemy się przeciwko gwałtem narzucanej nam władzy, jakiejś elity, tych, którzy uważają się za uprawnionych do narzucania nam swojej władzy. I to stwierdza wtedy także Paweł Włodkowic. W pierwszy i drugi sposób, czyli ten przez Boga objawiony i ten potwierdzony zgodą zainteresowanych, władza jest sprawiedliwa. W trzeci sposób nie. I stawia pytanie już konkretne, czy w takim podziale można mówić o słusznej władzy imperium nad niewiernymi? I odpowiada tak: aby imperium nad niewiernymi w ogóle było usprawiedliwione w pierwszy lub drugi sposób, nie można powiedzieć. Cesarz, jeżeli ma jakąś władzę nad niewiernymi, to nie inaczej jak tylko w trzeci sposób przez gwałt i tyranię, jak wyżej powiedziano. A więc nie ma uzasadnienia przez zgodę niewiernych na panowanie nad nimi, uprawnionego do tego rzekomo przez jakąś ideologię cesarza. Nie. Tylko gwałtem imperium cesarz może podbijać ziemie, które nie uznają jego władzy. To jest myślę bardzo ważna i warta przytoczenia myśl. Co może jednak warto także podkreślić, to refleksja nad tym, że imperia przemijają. Obecna w tym tekście, w tekście Pawła Włodkowica w tekście pamiętajmy napisanym w momencie kiedy cesarstwo było uważane za świętość w Europie ówczesnej. A Włodkowic mówi tak: Nawet rzymianie mieli pewnych sprzymierzeńców, których nie byli przełożonymi. A jakkolwiek by było, co do prawa starożytnego, to przecież tyle kroć obalana były imperia różnymi sposobami. Że nie można także utrzymywać skutecznie takiego oto uzasadnienia, iż ponieważ jakieś prowincje raz znalazły się pod Imperium Rzymskim, wolno dziś wypowiedzieć wojnę, aby je odzyskać. Nie. Ta ideologia, która legła u podstaw myśli politycznej Moskwy, Moskwa jako dziedzic pierwszego i drugiego Rzymu, tu właśnie jest zaatakowana. Nie można nawiązywać do ciągu imperialnych pokus. Które mówią, że jak kiedyś było Imperium Rzymskie, to teraz będzie Imperium Brukselskie, czy jakiekolwiek inne. Nie. Są prawa suwerennych narodów, które prawnie władają terytorium, na którym rozstrzygają swoje sprawy w oparciu o zgodę wyrażoną przez swoich obywateli, przez swoich mieszkańców na takie prawa, jakie na tym terenie mają obowiązywać. Otóż do tej Myśli, do tego dziedzictwa nawiąże kiedyś, po blisko 600 latach, najwybitniejszy absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i największy z Polaków, Jan Paweł II. Na sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z okazji jubileuszu 50-lecia tej organizacji, a więc no, w momencie, można powiedzieć, najbardziej prestiżowym, takim w pewnym sensie odpowiedniku soborów Konstancji, świata końca XX wieku, w Nowym Jorku w 1995 roku Jan Paweł II powiedział tak. Jeśli pragniemy, aby wiek przymusu ustąpił wiekowi perswazji. Musimy się nauczyć rozmawiać językiem zrozumiałym dla wszystkich. Musimy wrócić do refleksji etyczno-prawnej, jaką podczas soborów Konstancji zapoczątkowali przedstawiciele Uniwersytetu Krakowskiego z Pawłem Błotkowicem na czele, którzy, i tu kluczowe zdanie, odważnie bronili prawa pewnych narodów europejskich do istnienia i autonomii. To zdanie proponuje. Sobie zapamiętać i rozważyć, oni odważnie, Stanisław Ze Skarbimierza, Paweł Włodkowicz, inni polscy reprezentanci, bronili prawa narodów europejskich do istnienia i autonomii. Jakże ważna dzisiaj jest ta lekcja. Bo dzisiaj ten pomnik Marksa w Trewirze ustawiony mówi: nie będzie żadnej autonomii dla narodów. Wszyscy mamy pokłonić się temu pomnikowi. Bo taki rozkaz wydaje cesarz Europy, taki marny jaki on dzisiaj jest. Ledwie się trzyma na nogach, ale w roli cesarza występuje razem ze swoim wicecesarzem z Gdańska. Ale jakkolwiek śmieszni mogą wydawać się w tym uroszczeniu do cesarskiego splendoru i autorytetu. Świadomie wybierają przecież takie miejsce jak Trewir, nie tylko dlatego, że to jest miejsce urodzin Marksa, ale dlatego, że to właśnie jest rdzeń europejskiego dziedzictwa łączącego Europę z Rzymem, przez chrześcijaństwo. Otóż starając się ustanowić tę nową religię, ten nowy kult, mówią, musicie się pokłonić, porzucić myśl, pokłonić temu bóstwu, które my wyznaczamy, które my uświęcamy odsłonięciem tego pomnika. żadna autonomia nie zostaje wam dana. widać tę tendencję do poszerzania zakresu imperium, czyli władzy, bo imperium po łacinie znaczy po prostu władza rozkazywania. imperium miał oficer nad żołnierzem. stąd z żołnierskiego języka wzięło się to słowo. Z żołnierskiego języka rzymu. otóż tak, mamy słuchać rozkazów, które padają z centrali, z centralnego ośrodka dowodzenia. Rozkazów, które nie dotyczą już tylko ruchów, nie dotyczą tylko technicznych spraw, ale dotyczą istoty tożsamości. O tym zresztą bardzo wyraźnie powiedział pan Guy Verhofstadt, przewodniczący tej frakcji liberalnej w Europarlamencie, który mówił, że no nie, nie może być tak, żeby europejskie pieniądze dawać na zachcianki nieliberalnych przywódców. Nie wiem, co na to konserwatywni przywódcy socjaldemokratyczni. On no też formalnie nie są liberalni, prawda? A więc jest to jakiś rodzaj religii, której trzeba się pokłonić, bo jeśli nie, to imperium mówi: nie dostaniecie pieniędzy, zostaniecie wyrzuceni, zostaniecie. Raz jeszcze napiętnowani jako ci barbarzyńcy, dzisiaj używa się słowo faszyści. 60 tysięcy faszystów maszerujących w Warszawie, prawda? to są słowa tego samego Verhofstada, godnego następcy tego autora, którego imię trzeba także przywołać obok Pawła Włodkowica. Bowiem po wystąpieniu Pawła Włodkowica, które poruszyło bardzo w 1416 roku. Intelektualną atmosferę w Konstancji zrobiło wrażenie, bo było znakomicie uargumentowane. Ja tu przeczytałem tylko dwa króciutkie fragmenty. Krzyżacy zrozumieli, że dzieje się coś bardzo niedobrego dla nich. To wiadomo z korespondencji wymienianej między delegacją krzyżacką a wielkim mistrzem, takie gorączkowe narady, co robić, jakich użyć argumentów, jakich użyć środków perswazji. I wtedy obok no, takich bardziej powiedziałbym spokojnych argumentów prawnych pojawiła się kolportowana na Soborze w Konstancji. E, można tak powiedzieć, pojawił się paszkwil na Polskę, napisany przez Jana Falkenberga, dominikanina, który wcześniej pracował w konwencie w Krakowie, ale potem przeniósł się do Krzyżaków, dominikanina pochodzenia niemieckiego, który rzeczywiście w radykalny sposób Wyraził stanowisko absolutnej pogardy dla Polskości, dla wschodniej Europy, dla podludzi. Jeśli jest jakiś tekst zapowiadający Adolfa Hitlera i jego sposób widzenia podziałów w Europie na podludzi i nadludzi, to jest nim najdoskonalej, właśnie tekst Jana Falkenberga, kolportowany na Soborze w Konstancji. Ten tekst kończy się słowami, które może też przytoczę. Przepraszam, że jeszcze Państwu chwilkę tego czasu zabiorę, ale te słowa warto przytoczyć, bo są dosadne. Przeciwko here... Tekst nazywa się Przeciwko Herezjom Polaków i ich króla Jagły, a kończy się zdaniem, właściwie wielokrotnie wcześniej powtarzanym w całym tekście. O ile Polaków i ich króla Jagły należy, przepraszam, może wcześniej, wielokroć przedstawiono wyżej, że Polacy i ich król Jagieł są gwałtowniejszymi wrogami Kościoła i bardziej wiarołomnymi i bardziej go skrzywdzili niż poganie, których za to, że zniszczyli Kościół, zabijać jest rzeczą słuszną. A więc o ile Polaków i ich króla Jagłę należy skazać na okrutniejszą śmierć niż pogan, to niewątpliwie większą zasługą jest zabijać ich niż pogan. A więc każdy, kto będzie zabijał Polaków, ma większą nawet zasługę niż gdyby zabijał pogan. Ten tekst został ogłoszony na Soborze w Konstancji, wywołując zrozumiałe oburzenie delegacji polskiej. Trochę skomplikował sytuację Krzyżaków, no bo szedł za daleko. Wiadomo już było, że Polacy po wystąpieniu choćby Pawła Włodkowica, po świetności polskiej delegacji, żadnymi barbarzyńcami ani heretykami nie są. I, no, jakby przestrzelił, powiedziałbym Falkenberg swoimi argumentami, narażając się na odpowiedź polskiej delegacji, która zażądała potępienia jego tekstu jako heretyckiego. Falkenberg został natychmiast uwięziony, rzeczywiście na interwencję polskiej delegacji, ale papież nie chciał potępić słów Falkenberga jako heretyckich, i stąd właśnie nie chciał całkowicie jednoznacznie potępić tego tekstu. Stąd właśnie opór, owa scena, którą na początku dzisiejszego wykładu przedstawiłem. Konsekwencja, z jaką polska delegacja domagała się, nawet jak sobór był zamykany, formalnie zamknął obrady 22 kwietnia 1418 roku. Na tym ostatnim spotkaniu i wyznaczonym terminie przez papieża na rozpatrzenie skargi polskiej 9 maja 1418 roku właśnie ta scena oburzenia Polaków, że jeżeli nie otrzymamy satysfakcji, nie zostanie potępiony oficjalnie ten tekst, to sformułowanie o wezwaniu do wytępienia Polaków, to my będziemy głównią, czyli prawda, mieczem i gębą językiem bronili polski konsekwentnie dalej nie bacząc na autorytety które przeciw nam występują to właśnie Falkenberg wywołał te, relacje, te reakcje. otóż z tą sytuacją mamy dzisiaj do czynienia kiedy słyszymy właśnie że w Polsce mieszkają wyłącznie faszyści mordercy żydów Antysemici, bo to są dzisiejsze, można powiedzieć, synonimy na sformułowania z początku XV wieku, mówiące o poganach, o heretykach, o bałwochwalcach, czyli nie ludziach, podludziach, tych, którymi wolno gardzić, których wolno odseparować od cywilizacji. Ta sytuacja, niestety, wraca do nas i wraca ów problem relacji między imperium które przybiera takie okulary pełne pogardy na gorszych, na ulokowanych poza rdzeniem dawnego Imperium Rzymskiego, a więc podlegających nauczycielskiemu urzędowi starszych braci z Trewiru, z Berlina, z Paryża czy skądkolwiek inąd, nie chodzi o żadne konkretne miejsce. Otóż właśnie przeciwko takim uroszczeniom trzeba umieć odpowiedzieć tak, jak wtedy Paweł Włodkowic, jak Stanisław ze Skarbimierza. I trzeba umieć tak odpowiedzieć, jak odpowiedział Zawisza Czarny, nie tylko na Soborze w Konstancji, ale wcześniej pod Grunwaldem. Potrzebne jest połączenie zdolności do obrony własnych interesów na płaszczyźnie materialnej, siłą, dziś, na szczęście to nie musi być siła wojenna, choć no, obawa przed tymi, którzy po broń są gotowi sięgnąć dla narzucania swojej wizji imperium, ci akurat nasi sąsiedzi są ulokowani na wschodzie, jest wciąż aktualna. Ale bardziej potrzebna jest siła gospodarcza, by nie poddać się dyktatowi tych, którzy mówią, że pieniędzy nie dostaniemy, że. Zostaniemy odsunięci na jakiś boczny tor materialnego rozwoju. Jeżeli będziemy dość silni, by odrzucić tego rodzaju szantaż, będziemy niepodlegli. Ale niepodlegli będziemy także wtedy, kiedy będziemy mogli nie tylko tak rozumianą siłą gospodarczą, ale również perswazją, o której mówił Jan Paweł II, potrafili odpowiadać współczesnym, nowoczesnym językiem. Na zarzuty o naszym bałwochwalstwie wobec Bożków politycznej poprawności, na zarzuty o naszej cywilizacyjnej niższości, byśmy mogli polityczną poprawność podważyć jej językiem, byśmy mogli ją zdemontować niejako od środka, byśmy potrafili tak jak kiedyś to potrafił Paweł Włotkowicz i Stanisław Ze Skarbimierza, zaatakować polityczne, imperialne nadużycie. Idei chrześcijańskiej dziś występującej w formie całkowicie odległej już od chrześcijaństwa, ale polegającej na związaniu pewnej koncepcji wartości europejskich, bliżej nie zidentyfikowanych, z prawem do narzucania swojej woli, z prawem do gwałtu na tych gorszych narodach, gorszych wspólnotach, które mają się owemu gwałtowi podporządkować. Taka wydaje mi się lekcja sprzed lat 600. Lekcja, która nie jest tylko historią martwą, ale jest lekcją historii żywej, tej, w której także dzisiaj uczestniczymy, tej, w której jesteśmy zobowiązani uczestniczyć i mamy do wyboru postawę Janusza Kijowskiego albo postawę Janusza Stuliszkowa. Każdy może wybrać dzisiaj sam dla siebie swoją odpowiedź, którą z tych postaw wybiera. Dziękuję bardzo.